Witamy w podcaście chrześcijańskiej Q&A. Z tej strony Kamil i Damian. Witamy Was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka jest takie hasło, które nam ktoś zadał. Dlaczego się tak z tą wiarą obnosicie? Nie możecie tego zostawić dla siebie? To obnoszenie się pseudo, tak, z wiarą, nie podoba się ludziom z tego powodu, że głosimy to jako prawdę absolutną, czyli taką, że jeżeli tego nie przyjmą jakby tej prawdy, jak wierzą w coś innego, to oni się mylą, tak? I ludziom się wydaje, od razu im się to kojarzy z pychą, tak? Albo z wywyższaniem się nad innych, tak? I też dlatego my głosimy i to mówimy, ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus nakazał nam sprawować to poselstwo i głosić ludziom Ewangelię. No i chcąc być posłuszni, to staramy się robić w jakiś tam różny sposób, tak? Okej, ale są takie głosy, do nas też to dochodzi. Są pewnie ludzie, którzy mówią, daj mi spokój, albo zostaw tam moją rodzinę w spokoju, zostaw, idź sobie tam sam sobie, albo idź tam w inne miejsce, sobie gadaj o tym, a przestań mi gadać, nie chcę w ogóle tego słuchać. No i też my raczej nie gadamy takim ludziom, jak już nie chcą, to już z nimi nie rozmawiamy. Natomiast tutaj moim zdaniem to, co dzisiejszy świat i relatywizm zrobił, że ludzie uważają, że nie ma prawdy. Takiej, tak? I jak albo ludzie każdy mówisz, ma swoją prawdę. Albo każdy ma swoją, nie? Albo są trzy prawdy. Takie powiedzenie jest. Jeżeli coś komuś mówisz i mówisz to z przeświadczeniem, że to jest prawda, to ludzie od razu myślą, że mają taki odruch, że oszalałeś, że coś ci się stało w głowie, bo prawdy przecież takiej nie ma, tak? Że ty sobie myślisz to, ty możesz to myśleć, ale to... Ja proponuję ludziom przez takim myśleniem żyć na co dzień. Ciekawe, czy długo przeżyją, tak? Że wszystko jest względne. Natomiast zobaczymy, czy jak przejdą na czerwonym świetle, czy się zmieszczą razem z ciężarówką na pasach. Bo jeżeli nie ma prawdy absolutnej, tak? To można robić wszystko i nic nie jest po prostu nieprawdą. Tak? Więc na co dzień nikt tak nie żyje, ale jakby w świecie idei i jakichś prawd ludzie mówią, że wszystkie są równe. Nie? I że nie ma żadnej, nie ma jak dojść do prawdy, co jest oczywiście nieprawdą. No dokładnie, czyli jakby my, głosząc Ewangelię, nikogo nie zmuszamy do niczego, bo tutaj się nie da zmusić do niczego. Nie idziemy z mieczami i nie wybijamy tych, którzy się z nami nie zgadzają. Naszym posłannictwem jest to, żeby mówić prawdę. Prawdą jest Chrystus i prawdą jest to, co On nam przekazał w swoim słowie. No dokładnie. A że głosimy to właśnie w taki sposób, że uważamy to za prawdę, a ludziom się to nie podoba, ponieważ nie mówimy, że o, tam Pawełku, mi pomógł Jezus bardzo w życiu, spróbuj, może tobie też, tak? Bo to nie jest Ewangelia, tak? Właśnie Ewangelia dlatego się nie podoba ludziom, ponieważ jest no, dla świata głupstwem, bo świat odrzucił Chrystusa, tak jakby Jezus o tym powiedział, że ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość i że przyszedł do swoich, a swoich go nie poznali. Tak więc dlatego ludzie tak reagują na Ewangelię, ponieważ my mówimy, że jesteś grzesznikiem, idziesz do piekła, jeżeli nie przyjmiesz tego jedynego ratunku, który jest w Jezusie Chrystusie, to pójdziesz do piekła. Tak? I wtedy ludziom się od razu zaczyna, czyli my nie pójdziemy, bo my jesteśmy tacy wyjątkowi, szczególni, święci, tak? W ogóle szczególni ludzie w ogóle, tak? Natomiast samo Słowo Boże tego o nas nie mówi. Słowo Boże mówi o nas to samo, co wszystkich, czyli że jesteśmy grzesznikami, jesteśmy umarli w grzechach. I to nie dlatego, że jesteśmy jacyś
nie wiem, wyselekcjonowani, piękni, jedyni w swoim rodzaju. Nie. Bóg nam mówi, że byliśmy w grzechach, takim głównie jak cały świat, ale On ze swojej łaski, czyli łaska, czyli coś, na co nie zasłużyliśmy w ogóle niczym, tak? Nic, zero, wyciągnął nas, obmył nas, On, swoją krwią i z łaski nas zbawił, tak? Nic w nas nie ma szczególnego, tak? Więc to jakby jak my głosimy Ewangelię, nie głosimy siebie, tylko głosimy tego, głosimy Chrystusa, który przyszedł, dla którego jest wszystko i który jest najważniejszy, tak? Nie my, bo my jesteśmy takimi samymi hipokrytami, grzesznikami jak wszyscy, tak? Tylko pokazujemy tego jednego człowieka Boga, który przyszedł za nas, umarł. Jezusa Chrystusa. Ludzie myślą, że tylko chrześcijaństwo jakby głosi taką prawdę absolutną, że to tylko chrześcijaństwo sobie, że tak powiem, zabiera tą prawdę i nie daje nikomu innemu. Natomiast każda jakby myśl, każda religia tą prawdę sobie jakby przywłaszcza, że ona głosi tą prawdę. I to jest równe dla każdej religii. Czy jesteś wysłannikiem buddyzmu, znaczy wysłannikiem, jesteś wyznawcą buddyzmu, islamu, to każda z tych religii twierdzi, że jest prawdą absolutną. Tak? To nie jest tylko coś, co się tyczy chrześcijaństwa. Bo prawda z samej definicji jest ekskluzywna. Tak? Czyli dwie prawdy nie mogą być jednocześnie prawdą. Dokładnie. A nie może być jednocześnie prawdą i B nie może być w jednym momencie prawdą, bo to się wyklucza. Tak? Z tym chcielibyśmy Cię tutaj zostawić. Dziękujemy Ci za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania, na które moglibyśmy udzielić jakiejś odpowiedzi, to wpisuj je w komentarzu na YouTubie, na naszym kanale. Można nas słuchać oczywiście też na podcastach. Serdecznie zachęcamy i dziękujemy za dzisiejszy wspólny czas. Amen. Amen. Z Panem Bogiem.